Rok 1806 to okres czwartej koalicji antynapoleońskiej. Gram jako Wielka Brytania i moim celem będzie zniszczenie rewolucji francuskiej. W tym celu muszę okupować Paryż, przynajmniej. Będzie to naprawdę trudne wyzwanie, ponieważ gram tutaj o wiele słabszą stroną. Mamy mniej wojska, jak zresztą tutaj widać. Mamy 406 tysięcy piechoty przeciwko 441 tysiącom. Pod względem statystyk armii Francja ma 8,47 morali, my mamy 5,61, Francja ma 115 dyscypliny, my mamy 110 i resztę statystyk przemilczę. Nawet jeżeli tylko my jako dwa kraje zostajemy w tej wojnie, Francja ma praktycznie 100 tysięcy więcej armii. Ma też niestety Francja, przynajmniej w momencie startu tej rozgrywki, lepszą ekonomię od nas, 181 dukatów do 155. Nie zapominajmy też o tym, że Francja ma naprawdę dużo bardzo dobrych dowódców. Jedyne co mnie tutaj ratuje troszeczkę to to, że Francja ma naprawdę dużo kawalerii, a bot nie ma zwyczaju kasować wojska. Jakby nie patrzeć, mamy tylko jednego naprawdę dobrego dowódcę, księcia Wellingtona oraz naszego Jamesa McDonalda. Nie mamy już nawet Nelsona, który historycznie chyba zginął rok wcześniej. To, co jest przewagą Wielkiej Brytanii nad Francją, to jest to, że ja za chwilę skasuję te 32 tysiące kawalerii tutaj, zrobię dobre staki naszych armii. No i mamy bardzo lojalne subjekty, jak widzicie, ta mechanika z subjektami jest bardzo przemyślana pod kątem ostatnich zakładek w tej grze. Bardzo przemyślana. No ale przynajmniej cokolwiek zarabiam na starcie w porównaniu do Francji Napoleona, która naprawdę niedługo zbankrutuje i chyba tylko to nas ocali. Ja nie wiem, jak ja to wygram, ale może zaczynajmy. Ale, wraz z Elą przygotowaliśmy dla Was malutki konkursik do wygrania 3 gift cardy o wartości 5 euro. Żeby dołączyć do konkursu, wystarczy na przykład odwiedzić moją stronę, napisać pozytywną recenzję albo negatywną, dołączyć do naszego Discorda. Jeżeli wykonacie wszystkie te 7 dróg, będziecie mieli 7 razy większe szanse na wygranie w tym konkursie. Do końca pozostały 23 dni, trwa chyba do 19 maja, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Link jak zwykle macie w opisie tego filmu. Tak jak mówiłem, najpierw rozwiążmy całą tą kawalerię. Na szczęście wróci nam ona tutaj w postaci manpowera, bo mamy taki wymagający tego profesjonalizm. Naszą flotę z Thomasem Cochrane'em weźmy tutaj, wyrzućmy do English Channel, żeby blokowała. O, w sumie to tutaj go przynieśmy. Tutaj naprawdę mogłem dużo pieniędzy sobie wziąć od burgerców, nawet o tym nie wiedziałem. Raczej parlament nie ma dla mnie nic sensownego. Chyba. O, maintenance modifier weźmy. Doktrynę morską, jedyną słuszną, jaką możemy mieć jako Anglia. Boże, oni mają nawet 96 ciężkich okrętów. Masakra! Podpalałem troszeczkę też następujących polityk, troszeczkę więcej dyscypliny. Land Leader Fire plus 1, jeżeli będę kiedyś rolował Trade Efficiency, zwiększę, więc zaraz powinniśmy mieć więcej pieniędzy. W sumie mój pierwszy ruch to będzie chyba desant na Gibraltar i próba tutaj wygrania starć z Hiszpanią i włączenie hiszpańskie. W tym celu dobudujmy trochę moich transportowców, bo realnie mam ich za mało. Rozpiętość pola walki na ten moment to 40, więc potrzebuję przynajmniej 40 armat. No to rekrutujemy 36 dodatkowych armat, których przecież potrzebuję masakrycznie teraz. Moje dochody się zwiększyły i to nieźle. Topimy jakieś floty desantowe przy naszym wybrzeżu. Jak i takie stricte wojenne niderlandzkie floty. Zobaczy 54 okręty na moje 38. No ale powinniśmy to wygrać bez większych strat. Tak, straciliśmy jeden okręt, ale jak tutaj dużo zginęło. 42 niderlandzkie okręty ciężkie poszły właśnie na dno. My ich w cholerę za to zdobyliśmy. No to lećmy ponaprawiać nasze okręty. Tymczasem ofensywa Napoleona. No, wojska pruskie zostały pokonane. Czy ja mogę wezwać Austrię do wojny? Halo, Austrio? Trochę tych armat się dorobiło. Szkoda, że Rosja, która jest po naszej stronie, ma również jeszcze wojnę z Imperium Osmańskim. No to Saksonia już nas zostawiła w tej wojnie. My natomiast zdesantowaliśmy się na Gibraltar i no niestety musimy zaatakować na niekorzystnych pozycjach. Wojska hiszpańskie, 120 dyscyplin przeciwko 120 dyscyplin, taktyka porównywalna, więc tutaj tylko armaty mogą nadać przewagę, którą zresztą widzimy tutaj, miażdżymy przeciwnika.
naszej flocie wojennej na razie dajemy misję, żeby przechwytywała wszystkie wojenne okręty przeciwnika, żeby nie robili nam blokady morskiej. My ją zrobimy za jakiś czas. Ostrzeliwujemy Toledo i za chwilę również będziemy mogli atakować Madryt. Stolicę Hiszpanii mamy, no ale wygląda na to, że muszę jednak zdobyć dużo więcej tego kraju niż myślałem. Czas na kolejną bitwę. Tutaj już nie mam aż takiej przewagi dział, ale też pocisnęliśmy znowu Hiszpanów, ponieważ armię podzieliłem na dwie. Jak bardzo dużo tutaj manpowera tracę w tych bitwach i na pewno jak wrócę do siebie, zamienię dużą część mojej piechoty na najemników. Więc na ten moment, no, musi nam ten manpower starczyć, musi nam tak i tak go mamy zero. Albo dobra, dowiozę jednak sobie tych najemników, więc rekrutujmy ich tutaj u nas na wyspach. I za chwilę duże armie wyślemy z powrotem do Hiszpanii, będziemy uzupełniali wszystkie straty piechoty najemnikami. W międzyczasie zatopiliśmy już na automacie 231 okrętów. Tymczasem 2 lata wojny, a patrzcie, całe Prusy już praktycznie zajęte. Wojska już dochodzą pod Smoleńsk, francuskie. Rosyjskie nie wiem co robią, ale ich tutaj nie ma. No walczą z Osmanem zamiast walczyć z Francuzem. Co za shit. Francja ma 2,5 tysiąca długu, ale ma też już 30 militarną. A ja do niej się nawet nie zbliżyłem. Wreszcie mogę infiltrować administrację francuską i będę widział wszystkie ich wojska. Francja jest pusta. Dobra, dosłałem sobie najemników i w sumie wykorzystam ich do jak najszybszego zajęcia tutaj terytoriów hiszpańskich, a nóż mi zaraz wyjdą dzięki temu z wojny. Na szczęście, jak tak patrzę, to zobaczcie, jak szybko pali swój profesjonalizm Francja. Ze 100% do 56% w 3 lata. I ekonomicznie stoimy, o, już lepiej. Szkoda, że ta Hiszpania jest taka biedna, bo za chwilę będę od niej żądał pieniędzy. I moje pierwsze starcie z wojskami francuskimi, które tutaj są pod dowództwem samego Napoleona. Co prawda, tak nie mają za dobre 70-31-11. O Boże, ja się tego boję. Dobra, poczekajmy. Ja muszę mieć te duże siły, bo to, że mają przewagę w linii, może nas bardzo zaboleć. Zaatakujmy! What the fuck! Zobaczcie, jaki start. Od razu tracimy większość murali. Dyscyplina, no mają większą, co daje im też większą taktykę. Jedyne, co jest po naszej stronie, to armaty, ale... No to nas nie ratuje, no to nas nie ratuje w żaden sposób to, że mamy te armaty tutaj, bo że armaty są w pierwszej linii. Francuzi robią nam po prostu jesień średniowiecza. A w takim momencie, nie, co to ma być w ogóle? Jesień średniowiecza, doszli najemnicy. Nie no, ale biją nas jak tylko chcą. Ja nawet nie chcę wiedzieć, jakie mam tu straty. 36 tysięcy, 15 tysięcy armat. Francuzi stracili tylko 26 tysięcy. Co to ma być w ogóle? No, no i se poszedł, no i se poszedł. Zemsta będzie nasza. Zostawili tutaj Francuzów bez żadnego generała. Nie myślę, że to przegram. Nie, dobra, poszedł Stackwipe. Dobra, zostawiłem tutaj pułapkę, którą mam nadzieję, że Bonaparte wpadnie wraz z tymi swoimi durniami, nieważne. Atakuje znowu nas. My mamy tutaj troszeczkę uszkodzoną armię. Zapomniałem tutaj to wyrównać, ale ogólnie będziemy mieli trzykrotną przewagę liczebną. Boże, zdążą dojść na moje posiłki. Trzykrotna przewaga liczebna. Ej, wygrałem bitwę z Bonapartem! No dobra, Hiszpania płonie i za 1400 dukatów i urepsy 10-letnie wyjdzie mi z tej wojny. To jest w sumie mi na rękę i Boże, 633 tysiące strat poniosłem. Jakim? A my teraz bezpiecznie na czarnej fladze wycofujemy się stąd. I myślę, że za chwilę będziemy blokowali już tutaj całe wybrzeże francuskie. Zatopiliśmy francuskiego flagshipa, jak i topimy tutaj ich flotę pozostałą. No i pięknie, z nami nie mają tutaj żadnych najmniejszych szans. Udało nam się w Danii zablokować naszymi okrętami 60 tysięcy wojsk francuskich. Tata! Szkoda, że te pozostałe 90 i tak jest w stanie nam złoić skórę. Boże, ja cały czas mogę odpalić złotą erę. Bierzemy to! No, chyba wreszcie rosyjskie armie ruszą nam na pomoc. Zobaczcie, tutaj idzie jakaś duża rekrutacja. Wypisował z Osmanem i jest wolna Serbia? Udało nam się zdobyć Kan.
i teraz okupujemy fortecę w Chatters, co jest już o krok od Paryża, żeby zdobyć Wargola. Tutaj wybuchły kolejne bunty, które zaczynają Francuzi tłumić, ale też widzę, że właśnie do ostrej ofensywy, nie wiem, coś powstało, przeklikałem, do ostrej ofensywy ruszyli Rosjanie. I Rosjanie mają, zobacz, jakie wysokie morale i tu ich chyba to ratuje podczas tych bitew. I w zasadzie póki jest Rosja w tej wojnie, póty mamy szansę jakkolwiek. No nie ukrywam, liczyłem na to. Francja ma już natomiast 7 tysięcy długu. Nie, Prusy wyszły, nie! Niestety Rosja, Szwecja zaraz możliwe, że wyjdzie. To jest ten problem, że ja no mam sojuszników, których wezwałem do wojny. A Rosja ma, a Francja ma wasali, unię personalne, no sojuszników nie ma. Ja nawet nie wiem, który władca mi już nawet zginął. Ja już tego nie liczę, naprawdę. O mój Boże, zdobyłem Paryż wreszcie. Ale zmienia to fakt, że Rosja pewnie zaraz mi wyjdzie z tej wojny. Mogę już nawet czegoś żądać, do zmiany religii nie za bardzo. Ale jednak do obalenia rewolucji troszeczkę mi jeszcze zostało tych punktów. Wreszcie mogę tutaj to wziąć, może artylery Bones versus Ford, bo to będzie nam bardzo potrzebne. I w sumie, tak pod koniec rozgrywki, to zobaczcie, nawet mamy porównywalne siły. A kraj mi tylko płonie, rewolucja się zbliża, ale kto by tam się przejmował? Jak tak patrzę, to chyba francuskie armie wyemigrowały z kraju i lecą gdzieś tutaj do Francji. O, znaczy, Francji, do Rosji. Jaki fuks, Austria zaatakowała Francję. Jednocześnie pech, bo właśnie Rosja wypisywała Francję. Dobra, ale bądźmy szczerzy, ja dalej tego już nie ugram, bo Francja ma więcej wojska, lepsze wojsko, lepszą technologię. Ja jedyne co mogę, to zażądać od nich to, żeby się mi tutaj, nie wiem, poddali. Uznajmy, że przyznanie się do porażki to jest to, co mnie tutaj zadowala. Napoleon dostał w papę. Ja nie mogę. 1 233 000 strat przeciwko 1 000 000 francuskiemu. Jedyne, gdzie pole, gdzie jakkolwiek coś odnieśliśmy sukces, to zobaczcie, jaką flotę im zatopiliśmy. Ile tu jest? Prawie 400 okrętów poszło im na dno? Kiedy my straciliśmy ledwo może setkę i to na pewno nie są moje okręty. Nasz kraj ma 4500 zadłużenia. Francja ma prawie 9000 zadłużenia po tych wojnach naszych. I zobacz, mi udało się utrzymać jeszcze 44% profesjonalizmu naszych armii. Francja spaliła cały. Tradycje mają 57%. Ale po prostu te bonusy, prawie 12 morali do 8, które mam, to jest praktycznie nie do przebicia, tego się nie pokona. Ekonomicznie jakimś cudem, zobaczcie, jestem pod nimi. Ciekawe jakim cudem. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek na wszystko.